Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Modlitwa jest skuteczna, jeśli tak można powiedzieć, wprost proporcjonalnie do naszej wiary. Modlitwa jest przecież relacją, w której naszego rozmówcę i jego słowa traktujemy poważnie. Wierzymy słowu obietnicy Bożej i cierpliwie czekamy na jej spełnienie. Kiedy mam wiarę, to odchodzę z modlitwy z głębokim przekonaniem, że sprawa, którą powierzyłem Bogu, już została załatwiona, a doświadczenie jej rezultatów to tylko kwestia czasu. Marta miała to głębokie przeświadczenie, że jeśli poprosi Jezusa, to nawet jej zmarły przed 4 dniami brat Łazarz wstanie na nogi i powróci do żywych. Chociaż oczekiwanie, że trup na nowo ożyje, jest niedorzecznością, wbrew prawu natury i zdrowemu rozsądkowi, to możemy być pewni, że myślenie Boga jest dalekie od ludzkich wyobrażeń. Łazarz wstaje z grobu, bo jego siostra Marta zaufała właściwej osobie, uwierzyła i zaufała Jezusowi. W kim ja pokładam nadzieję? Komu ufam? Czy podobnie jak Marta buduje swoje życie na zaufaniu Jezusowi, na Jego obietnicy? Czy moja wiara przynosi dobre owoce? Może są także w moim życiu przestrzenie, które od kilku dni, tygodni, a może lat są martwe? Czy powierzam Jezusowi moje życie? Czy oddałem Mu także moje grobowce?